Dzień dobry, gościu XBL, pan Mariusz Andrukiewicz. Zgadza się? Tak. Nie wiem, od czego zacząć, bo pan robi tyle różnych rzeczy w Cieszynie, że trudno to wszystko uporządkować. Ale zapytam najpierw, dlaczego zrezygnował pan z byciem prezesem w stowarzyszeniu? Nie. Jak to? Nie byłem nigdy prezesem zarządu stowarzyszenia Być Razem. Zrezygnował pan ze stowarzyszenia Być tak. Razem. A dlaczego? Przecież to jest pana dziecko, że tak powiem. Tak, no historia sięga 95 roku, czyli właściwie 25 lat, kiedy zaczęliśmy myśleć o tym stowarzyszeniu, tworzyć to stowarzyszenie. Kiedy to było wtedy bardzo pionierskie działanie, na pewno. I to znaczy tak, no, stowarzyszeń było sporo, szczególnie w Cieszynie, który jest takim no, wyjątkowym miejscem na mapie Polski, jeżeli chodzi o ilość organizacji pozarządowych. Ale rzeczywiście takim pionierskim pomysłem było to, żeby organizacja pozarządowa współpracowała z samorządem w realizacji zadań publicznych. Dzisiaj to jest standard. Dzisiaj jest ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, która to reguluje. Każde miasto ma swój program współpracy z organizacjami pozarządowymi, powierza, zleca zadania organizacjom pozarządowym. No wtedy rzeczywiście podpatrywaliśmy, jak to się robi w innych krajach europejskich i pomyśleliśmy sobie tak, to jest ta droga i na pewno organizacje prędzej czy później tak będą działać. A dlaczego pan zrezygnował? Ja będę pana tutaj dyscyplinował, ze względu, że dlatego, że czas jest ograniczony. Myślę, że wszystko ma swój czas. 20 kilka lat członkostwa w organizacji, której poświęciłem w zasadzie no, całe swoje życie, zakładając wszystkie poszczególne placówki, czy współzakładając, bo przecież nie byłem sam, spowodowało, że no, prowadząc jednocześnie fundację Być Razem w tej chwili, uznałem kilka lat temu, że czas na to, żeby młodsze pokolenie ludzi, którzy się w tym stowarzyszeniu dużo nauczyli i chcą jakby wprowadzać swój pomysł na pomaganie, no jest chyba dobre. To jest czas, kiedy trzeba. Czyli młodszym odpuścić, pozostawił pan tak. stowarzyszenie, ale tak. Jest pan dalej w fundacji. Tak, jestem prezesem zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej Być Razem. I czym zajmuje się fundacja? Komu pomagacie? Jakim grupom? Fundacja jest konsekwencją działalności stowarzyszenia. Zresztą fundatorem fundacji było stowarzyszenie Być Razem. Zdecydowaliśmy się uruchomić fundację w związku ze wspólnym projektem z samorządem Cieszyna na rewitalizację tych obiektów tutaj na ulicy Wałowej. To był duży wspólny projekt. Po to, żeby uruchomić tutaj, myślę, że jedno z pierwszych w Polsce przedsiębiorstw społecznych. Dzisiaj tych przedsiębiorstw społecznych jest już kilka tysięcy w Polsce. Działają w bardzo różnych formach prawnych. Fundacji, spółki non-profit, stowarzyszenia, spółdzielni socjalnej. A nasza fundacja razem. Prowadzi i działalność taką społeczną, misyjną, statutową, jak to się określa, i działalność gospodarczą. Ale działa w konwencji przedsiębiorstwa społecznego, to znaczy musi mieć w statucie wpisane określone zapisy, które umożliwiają uznanie takiej fundacji za przedsiębiorstwo społeczne i wpisanie na listę ministerialną. Jesteśmy wpisani w listę takiej ministerialnej jako przedsiębiorstwo społeczne, która spełnia wszystkie warunki dla takich przedsiębiorstw określone. To znaczy, co robicie i komu pomagacie? Jeszcze tylko powiem, że to znaczy, że zysk wypracowany na przykład w ramach działalności gospodarczej musi służyć realizacji celów statutowych i musi być reinwestowany w działalność przedsiębiorstwa społecznego. Musimy zatrudniać minimum 50% osób, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Osób niepełnosprawnych, osób uzależnionych, osób opuszczających zakłady karne. Osób, które doświadczyły bezdomności, osób z niepełnosprawnościami, bardzo różnymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną. A, czy to są te grupy, które pomagacie? To są te grupy, które otrzymują tutaj różnoraką pomoc. Niepełnosprawni, bezdomni, tak, po zakładzie karnym. Tak. I nazwijmy to umownie z różnymi dysfunkcjami. Z różnymi dysfunkcjami. I te osoby po pierwsze mogą skorzystać tutaj z różnego rodzaju szkoleń, warsztatów, doradztwa, głównie ukierunkowanego w celu
zdobycia nowego zawodu albo podniesienia po prostu swoich kompetencji, czy to społecznych, czy zawodowych. I ostatecznie uzyskują też tutaj możliwość odbycia staży i zatrudnienia. Czyli pomagacie w zatrudnieniu takiej osoby, ale sami też czasami stwarzacie warunki, żeby ta osoba mogła podjąć u Was pracę. Tak, no nie jesteśmy z gumy. To jest też tak, że część osób oczywiście może tutaj zostać i pracować i tak jest. Większość naszych pracowników, którzy teraz tutaj pracują, to są osoby, które przeszły jakby te wszystkie etapy, o których wcześniej wspomniałem. Część osób znajduje również zatrudnienie na otwartym rynku pracy. I tutaj to też jest nasza znacząca część naszej działalności, ponieważ współpracujemy z niektórymi pracodawcami i po prostu oddajemy, że tak powiem, pracownika. Często pracodawcy się też do nas zwracają z pytaniem, czy mamy kogoś takiego, kto... Szczególnie teraz rynek pracy się bardzo zmienił i pracodawcy pytają, czy mamy takiego pracownika, który właśnie już przeszedł jakieś kursy, szkolenia, a nie możemy go, dajmy na ten moment, zatrudnić, to on chętnie go do siebie weźmie. I zdarzają się sytuacje no, takie zupełnie niezwykłe, kiedy, nie wiem, ostatnio byłem w szpitalu śląskim i witał mnie mój, nasz były tutaj, prawda, absolwent czy uczestnik zajęć jako pracownik taki porządkowy w szpitalu. Zresztą szpital przyjął chyba kilka naszych osób nawet stąd do siebie. Więc to jest część naszej działalności. Druga część to jest działalność, nazwijmy to umownie, edukacyjna dla innych stowarzyszeń, dla innych fundacji, dla innych przedsiębiorstw społecznych, jak również dla samorządu czy samorządów w zakresie tworzenia przedsiębiorstw społecznych. I to robimy od w zasadzie samego początku. Właściwie wspomogliśmy powstanie kilkudziesięciu przedsiębiorstw społecznych w Polsce, bardzo różnych. I na Podkarpaciu, i na Dolnym Śląsku, i gdzieś w centralnej Polsce. Czyli nie pomagacie tylko ludziom, którzy są w tym rejonie, ale też swoją działalnością wykraczacie poza Dokładnie tak. Śląsk Cieszyński. A budynki przy Wałowej 4 i wszystkie inne miejsca, inne. Jak to się... I wszystkie inne, tak. Jak to się zaczęło, albo no właśnie, one zostały przekazane, to, jest, to miasto przekazało? To jest tak. Wszystkie obiekty, którymi na dzień dzisiejszy zarządza, czy to Stowarzyszenie Być Razem, czy Fundacja Być Razem, to były budynki w stanie katastrofy budowlanej. Tak naprawdę to były często budynki bardzo zniszczone, wymagające gruntownego remontu lub po prostu wyburzenia, tak jak w przypadku tu Wałowej. Pierwszy budynek na ulicy Księdza Janusza 3 w 1996 roku został przekazany w nieodpłatne użytkowanie przez miasto, Stowarzyszeniu Być Razem, a kompletny remont tego budynku wykonaliśmy za pieniądze pozyskane z zewnętrznych źródeł. To były głównie cztery fundacje holenderskie, Dutch Foundation for Eastern Europe, tak to się to nazywało wtedy. Było takie konsorcjum, które nas wsparło finansowo i wyremontowaliśmy z tych środków ten obiekt. Drugi obiekt, hostel na ulicy Małomka 17, w całości wyremontowany w 1999 roku z grantu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Pozyskaliśmy taki grant, dzięki któremu w zasadzie był dokonany remont całego parteru i połowy pierwszego piętra i start tego ośrodka w 1999 roku, dzięki tym pieniądzom. Kolejne miejsce to jest Błogocka 30. Miejsce, które w tej chwili jest w remoncie takim kapitalnym, znowu, ale wówczas puste hale po zakładach Olzy. Częściowo były wyburzone, dwie pozostały właściwie puste, no, w takim stanie, że trzeba było wykonać tam gigantyczny remont. Robiliśmy to praktycznie z własnych środków i własnymi rękami. Mówię my, czyli ludzie, którzy tam zamieszkali, ludzie, którzy doświadczyli bezdomności, ja i kilka jeszcze innych osób, które tam po prostu żyły, mieszkały, pracowały i własnymi rękami ten obiekt remontowały i dostosowywały do zamieszkania. Kolejne miejsca na ulicy Kasztanowej. Ten obiekt kupiliśmy za przysłowiowe 100 zł od PSS z Połem. To był zrujnowany barak z lat 60., który w zasadzie no, był taką bombą ekologiczną. Obłożony azbestem, wewnątrz płyta piliśniowa, szczury i w zasadzie nic tam nie było. Nasi mieszkańcy wspólnie to miejsce w zasadzie odtworzyli. Dzisiaj jest to taki dom, w którym też mieszkają osoby bezdomne. To samo z budynkiem na ulicy Frysztackiej. W tej chwili tam jest noclegownia przejściowa na czas remontu tego miejsca na Błogockiej.
No i to miejsce, tak, tutaj. Hale pofabryczne, właściwie, no chyba termiki, już teraz nie pamiętam, pewnie termiki, później Polifarbu. Polifarb te budynki przekazał Urzędowi Miejskiemu w Cieszynie, a my szukaliśmy po prostu miejsca na magazyny. Burmistrz Wicek wówczas zaproponował, żebyśmy mogli tutaj skorzystać z tego, z jednej z tych hal, bo reszta się do niczego nie nadawała. Jedna była jeszcze taka w miarę, gdzie można było magazynować różne rzeczy, odzież, sprzęty AGD, RTV, używane meble, żywność, którą rozdawaliśmy tutaj mieszkańcom Cieszyna i okolic. I wówczas no, pojawił się pomysł, żeby trochę na wzór właśnie duńskich, fińskich, niemieckich, belgijskich przedsiębiorstw społecznych uruchomić tu takie przedsiębiorstwo społeczne. Zdecydowaliśmy się zaproponować Urzędowi Miejskiemu wpisanie tego pomysłu w strategię rozwoju miasta Cieszyna i wspólnie z urzędem został napisany projekt na rewitalizację obszarów poprzemysłowych i powojskowych województwa śląskiego. I w ten sposób gmina, dzięki naszemu pomysłowi, dzięki temu, co żeśmy sobie tutaj, że tak powiem, no, wymyślili i wymarzyli, pozyskała te środki na remont tego miejsca. Zresztą na każdym etapie inwestycji byliśmy obecni. To był nasz czas, pieniądze, zaangażowanie i tak dalej. Byliśmy tutaj po prostu codziennie przez 2 lata trwania tej inwestycji i po 2 latach fundacja, która została ufundowana przez stowarzyszenie, podpisała umowę z miastem na prowadzenie tego przedsiębiorstwa. To jest majątek miasta, my nie jesteśmy właścicielem tego obiektu. Także wszystkie te budynki, poza jednym, są własnością miasta, użyczone bądź dzierżawione. Są różne umowy, tak? Jest umowa użyczenia w 2 przypadkach to jest umowa takiej wieczystej dzierżawy w przypadku budynku na księdza Janusza. To jest chyba taki najmocniejszy tytuł prawny do obiektu, ponieważ mamy tam akt notarialny, z którego wynika, że możemy tego obiektu używać tak długo, dopóki stowarzyszenie będzie tam realizowało swoje cele statutowe. Gdybyśmy coś chcieli zmienić, miasto ma prawo ten budynek również odzyskać. No i tyle, jeżeli chodzi o tajemnicę własności, tak, tego majątku miasta. A pomysł z byciem, z kandydowaniem na burmistrza Cieszyna dawno, dawno temu, to już jest pomysł, który jest historią, czy kiedyś chciałby pan do niego wrócić? To jest pomysł, który jest historią. Zdecydowałem się wówczas, mimo tego, że wiele osób twierdziło, że to odbije się niekorzystnie na działalności stowarzyszenia czy fundacji. Trochę tak było, I myślę, że nie ma sensu do tego specjalnie wracać. Jest tutaj naprawdę tak dużo na co dzień różnych wyzwań, problemów i różnego rodzaju no, sytuacji, w których wydaje mi się, że jestem potrzebny, że nie. Wyzwań, problemów tu jest dużo. I sytuacji różnych ekstremalnych. Gdyby pan mógł powiedzieć, z jakimi wyzwaniami musi się pan mierzyć? Najtrudniejsze jest to, żeby zrozumieć, żeby jakby społeczeństwo również zrozumiało, czym przedsiębiorstwo społeczne jest. Tak? My nie jesteśmy klasyczną firmą, to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć. My łączymy bardzo mocno działalność taką stricte społeczną, edukacyjną, wspierającą osoby, które no być może w innym miejscu by się kompletnie już nie odnalazły, z zatrudnieniem takich osób. I zderzeniem się w związku z tym z rynkiem, no bo musimy to miejsce utrzymać w zasadzie z działalności gospodarczej. I często również pracodawcy czy przedsiębiorcy, z którymi współpracujemy, dopiero się uczą tego, że na przykład, nie wiem, u nas troszeczkę dłużej trwa proces produkcyjny na przykład, że czasami coś się nie uda zrobić tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, bo, nie wiem, pracownik ma takie, a nie inne schorzenie, bo nie jest w stanie wykonać czegoś, nie wiem, sprawniej, szybciej, bardziej wydajnie i tak dalej. A rynek jest bezwzględny, tak? Jesteśmy jednak w Polsce wciąż nie przygotowani na przedsiębiorstwa społeczne. Takie mam wrażenie. Edukacja ogromna, czy ogromne pieniądze, które poszły w edukację wokół ekonomii społecznej czy przedsiębiorczości społecznej, poszły w środowiska, które są przekonane. W środowiska pomocy społecznej, polityki społecznej, organizacji pozarządowych. Natomiast nie poszły w kierunku przedsiębiorców, różnego rodzaju instytucji,
radnych, nowych wójtów, burmistrzów i tak dalej, i tak dalej. Ale może to się dopiero teraz zaczyna dziać. Jak się właśnie kilka razy powtórzy przedsiębiorstwo społeczne, to może kogoś to odeśle do... I teraz to się dopiero zaczyna dziać, ponieważ od kilku lat działają w całej Polsce ośrodki wsparcia ekonomii społecznej. W każdym województwie taki ośrodek wsparcia ekonomii społecznej jest. Nasz subregion południowy województwa śląskiego obejmuje owe z Bielska Białej. I to jest też takie miejsce, taki ośrodek, taka działalność, która ma promować ideę ekonomii społecznej, ideę przedsiębiorczości społecznej. Bardzo dobrze, która jest oczywista już w krajach za naszą zachodnią granicą. Może stanie się oczywista też tutaj. No, tak, tego sobie życzę. Miejmy nadzieję, tak. To zapytam Pana na zakończenie. Bo były problemy, wyzwania, z którymi się Pan mierzy jako prezes Fundacji Być Razem. A problemy, wyzwania, z jakimi Pan musi walczyć jako człowiek, jako Mariusz Andrukiewicz? Wie Pan, to jest czasami zderzanie się z taką niemocą, tak? Że mamy świadomość tego, że człowiek, któremu pomagamy, zrobił już wszystko, co mógł. My zrobiliśmy w zasadzie wszystko, co mogliśmy. Już więcej nie damy rady. A i tak się nie udaje. A i tak się nie udaje, tak? Były sytuacje w moim życiu ogromnie trudne. Też jestem terapeutą uzależnień. Też przez wiele lat pracowałem w poradni leczenia uzależnień z osobami uzależnionymi od alkoholu. Zresztą teraz trochę wróciłem do tego zajęcia. Od tygodnia zacząłem też dodatkowo pracować z osobami uzależnionymi od alkoholu. I zdarzało mi się, nie wiem, być na pogrzebie kilku ludzi, z którymi byłem bardzo związany, tak, którym pomagaliśmy i którzy no niestety odeszli nie dlatego, że coś się z naszej strony złego wydarzyło, po prostu choroba ich taka, a nie inna zabrała. Zdarzało mi się odciąć kogoś od sznura, tak, dwu czy trzykrotnie nawet. Zdarzało mi się przeżywać w ciągu tych 25 lat sytuacje absolutnie ekstremalne, związane z kradzieżami, związane z rozbojami, związane z różnego rodzaju chorobami, z osobami, które przychodziły w stanie skrajnego wyczerpania, osobami, które, nie wiem, odchodziło ciało od stóp, osobami, które były tak wycieńczone, że nie były w stanie podnieść widelca. Jest jeden człowiek, który codziennie gdzieś tam w głowie jeszcze mi rezonuje, któremu się akurat udało. Dzisiaj mieszka poza Polską, wiele lat bezdomny, uzależniony krzyżowo od różnych substancji, alkoholu, narkotyków, leków i tak dalej. Dzisiaj pracuje w jednej z porządnych czeskich firm. Nie pije, nie bierze żadnych środków od kilkunastu lat, od 19 lat. Zawsze mnie tu odwiedza, zawsze dzwoni. I przypomina, że ten moment, kiedy przyszedł w to miejsce, gdzie kiedyś pracowałem jeszcze z osobami bezdomnymi, to był ten moment, który pozwolił mu się odbić. To był ten moment, którym tak naprawdę, jak twierdzi, zmartwychwstał. Takich historii są tysiące. Przez te 25 lat tak naprawdę przewinęło się na kilkanaście tysięcy ludzi przez te miejsca. Cieszyniaków, osób z powiatu cieszyńskiego, osób z całej Polski, bardzo różnych. Więc na temat historii ludzi musielibyśmy nakręcić osobny odcinek. Tak, myślę, że może kiedyś będzie taka okazja. Czego Panu życzyć na zakończenie rozmowy? Wie Pan, dobrych ludzi wokół. Dobrych ludzi wokół. Chyba i sobie, i innym też. Tego, żeby popatrzeć na takie miejsca z dużą wrażliwością, i cierpliwością czasami. A nie koniecznie, tak jak my mamy czasami w naturze, tak doszukiwać się, prawda, różnych rzeczy, które czasami nijak się mają do rzeczywistości, tylko zobaczyć, co się faktycznie dzieje. Zapraszam. Wszystkich serdecznie zapraszam. Jesteśmy tutaj codziennie od 7, czasami do późnego wieczora. Zapraszamy do bistro, chociaż tego już reklamować nie trzeba, bo sprzedajemy no już prawie 500 obiadów dziennie i rzeczywiście mieszkańcy Cieszyna jakoś bardzo sobie to miejsce upatrzyli i słyszymy z różnych miejsc naprawdę takie pochlebne opinie. Zapraszamy też do zakupu naszych produktów marki Well Done.
do usług stolarskich, które prowadzimy, do naszej pralni, chociaż tutaj staramy się bardziej prać dla... Tutaj na Wałowej 4. Tak, chociaż staramy się prać bardziej dla klientów instytucjonalnych niż indywidualnych, ale też zapraszam. Mariusz Andrukiewicz był naszym gościem i zapraszał Państwa na Wałową 4 i do innych miejsc, które też są w fundacji Razem, w jakąś tam podległe. Dziękuję. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Którą mamy godzinę?